W prawym narożniku głodny wilk, młot pneumatyczny, pyton, najsilniejszy człowiek świata z nadludzką mocą. Ten, który tanio skóry nie sprzeda. Mariusz Pudzianowski! W lewym narożniku słynny za oceanem fighter, były mistrz prestiżowej organizacji UFC. Jednym słowem, maniak. Tim Sylvia! Lookr TV bierze na matę dwóch wojowników. Wzdłuż, wszerz, z boku na skos przyglądamy się każdemu centymetrowi ich ciała. Obnażamy ich mocne i słabe strony. Pudzian versus Sylwia. Wy obstawiacie, kto wygra. Pudzian legitymuje się już dwoma zwycięstwami w formule MMA. Spędził na ringu 10 minut i 44 sekundy. Czy czuje się już pełnokrwistym wojownikiem? Jestem jeszcze w tej dziedzinie żółtodziobem i jeszcze długa droga przede mną, co po niektórzy mówią, że już jestem dobrym zawodnikiem. Nie, jeszcze się uczę, jeszcze długa droga przede mną. Żółtodziób, chłopiec bez doświadczenia, nabrał w płuca nieco pokory, lecz pewność siebie go nie opuszcza. Być może mu pomoże w starciu z prawdziwym ringowym wyjadaczem, którego ring to drugi dom. Tim Sylvia spędził na macie 176 minut i 16 sekund. Ma na koncie 25 wygranych. Jednak Mariusz się nie poddaje. Przez 8 miesięcy oddawał się morderczemu treningowi. W tym czasie Tim strzelał do kaczek z weteranami wojennymi w południowej Karolinie. Czy doświadczenie można nadrobić? Punkt dla Tima Sylwii i Pudziana za zawziętość. Centymetry, metry, kilometry mięśni. Tu jedna miara nie wystarczy, żeby zmierzyć obu zawodników. Zajmijmy się najpierw gabarytami dominatora. Biceps 53 cm, kark 54, obwód pasa 90, obwód uda 74, waga 126 kg, wzrost 186 cm, obwód klatki piersiowej 140, obwód przedramienia 45. Tim Sylvia nie ma swojej pełnej karty wymiarów. O maniaku w centymetrach możemy powiedzieć tylko tyle. Wzrost 204 cm, waga 118 kg, zasięg 218 cm. O obwodzie pasa i wielkości bicepsa nie ma informacji. Może dlatego, że ostatnio wokół pasa zrobił mu się mały ponton, a biceps nieco się rozluźnił. Punkt dla Mariusza! As w rękawicy Pudziana to jego nadludzka siła, ale sama siła bez taktyki nic nie zdziała. Jak w starciu z Timem Sylwią zamierza rozłożyć siły? Na Sylwę mam już taktykę opanowaną, zupełnie jest to inna taktyka jak tutaj. Sylwa jest ode mnie o jakieś 10 kg cięższy, wyższy i wolniejszy będzie, więc tam troszeczkę inaczej trzeba będzie to wszystko rozegrać i chyba tamta taktyka na Sylwę, którą opracowaliśmy, będzie lepsza niż ta tutaj. Tu chciałem rozegrać to w 3 minuty szybko i go skończyć. Przeliczyłem się. Tim Sylvia to profesjonalny zawodnik MMA. Dysponuje o klasę lepszą techniką niż Pudzian i z pewnością jego nadludzka siła nie robi na nim wrażenia. Jego filmografia i kariera muzyczna są dłuższe od kariery w MMA. Na Wspólnej, Niania, Faceci do wzięcia, Nie ma takiego numeru, Kamera Cafe, Jak oni śpiewają i Taniec z gwiazdami. Tańczy, śpiewa, gra, podskakuje i potrafi z piąchy przyłożyć. Mariusz Pudzianowski to multitalent. Tim Sylvia znany jest z 2 pozycji kinowych. Podwójna tożsamość i słynna scena pod prysznicem z jego udziałem. W napisach końcowych nie jest wymieniony w top 20 obsady. Drugi film to Piątek 13, gdzie nie sposób go nie zauważyć. Maniak jest jednym z aktorów z maską hokeisty na twarzy. Na ekranie bez wątpienia króluje Pudzianowski. I uwaga, uwaga! Obiektywne spojrzenie na obu zawodników pozwoliło nam wyłonić zwycięzcę. Lookr TV stawia na Pudziana. Poznajmy również opinię specjalistów. Na zwycięstwo ma większe szanse Tim Sylvia, gdyż jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, jest większy, cięższy od Mariusza. Na pewno będzie słabszy fizycznie, ale po 2 minutach walki już ta siła nie będzie miała takiego znaczenia. Tim Sylvia, to co powiedziałem, doświadczenie. To jest po prostu zawodnik, który stoczył 10 walk i powiedzmy, że gdzieś tam połowę z nich stoczył z topem światowym, tak? albo stopem UFC, różnie to można nazwać, natomiast stopem. I część wygrywał, część przegrywał, ale jednak zaliczył te walki, tak? Jeżeli chce się liczyć jeszcze w świecie MMA i zarobić jakieś większe pieniądze, musi tą walkę wygrać, bo to by była tak naprawdę druga wtopa jego. Myślę, że jako zawodnik byłby skończony. Mocne strony Mariusza, na pewno siła i determinacja, słabe brak doświadczenia i kondycja. Musi troszeczkę popracować więcej nad taktyką, żeby mniej tego chaosu było, a więcej takiej taktycznej walki. Niebywała ambicja, coś co w sporcie naprawdę, ja to wiem po sobie, niesie bardzo mocno. Myślę, że jeżeli Mariusz przegra przez uderzenia czy poddanie w drugiej rundzie, to będzie jego duży sukces. Fajnie by było i byłoby to miłym zaskoczeniem, gdyby wygrał Mariusz Pudzianowski. Stawiam na Tima Sylvię. Pojedynek Pudzian versus Maniak. Kto według Was wygra? Piszcie, komentujcie, dyskutujcie. Czas macie do 21 maja, kiedy to w Bostonie dojdzie do najważniejszego starcia.